że czasy są jakie są i automatycznie jest też więcej militarnych zestawów, to powiedzmy naturalne, ale czy jednocześnie to oznacza, że mamy więcej dobrych klocków na rynku? To sprawdzimy dziś. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, bo jesteśmy na kanale, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajny kloc i ewidentnie dzisiaj spotkałem firmę, która trochę wannabe dobry kloc, chciałoby się rzec. Ma tutaj w ogóle, widzicie, polskiego dystrybutora nadrukowanego na opakowaniu, a nie zrobionego w formie jakiejś naklejki, jak to w typowym Chinolu bywa, czyli nie jest to typowy import z Ali, naklejona naklejka i tyle, tylko jest firma, która chce wejść ostro, powiedzmy, do Polski, ostro, nie ostro, chce tutaj po prostu wejść i jakiś kawałek tego klockowego, WTF-owego tortu sobie ugryźć, zabrać. Spotykamy się tu 64 elementy, 6+, Military Force, była również straż pożarna, była policja, było coś a la City, ale ja stwierdziłem, że skoro ostatnio więcej u mnie chociażby Cobi i właśnie tego klimatu wojennego, no to mówię, to też jak złoto. Gość w ogóle ma twarz jak jakiś gigaczat, nie? Tylko nie ten taki gigastary czat, tylko ten nowy gigaczat. Wygląda to tak, co ciekawe, mamy tu prezentację, że możemy złożyć dwa modele z tego jednego i tutaj taką oto jeszcze informację, że kupimy wszystkie 4 militarne zestawy, no to możemy z niego złożyć coś takiego. Jednak proszę tutaj uważać, bo można się domyślać, że to będzie super wielki płaszcz i tak dalej. Ewidentnie moim zdaniem tutaj figurka do środka nie wejdzie, ale mogę się mylić. Jeżeli ktoś z was ma wszystkie takie 4 zestawy, niech mi napisze. Tak jak mówiłem, mamy nową firmę, 9 zł za to zapłaciłem, nie jest to jakiś mały pieniądz, wiecie, czasem polibarzek z Lego się już kupi za 12-13, a oczywiście cały czas dążymy do jakości Lego. Porównywać tego z Cobi chyba też nie ma sensu, bo Cobi jest już firmą i marką samą w sobie, więc wątpię, żeby też im coś dorównało, wątpię, żeby też to dorównało Lego, ale niejednokrotnie i to nawet w tym roku już się miło na tym kanale zaskoczyłem, tym bardziej, jak widzicie, można te recenzje oglądać. Instrukcja, rzekłbym, do bólu wręcz chińska, przypominająca mi inne chińskie konstrukcje, jakich miałem już wiele w rękach. Nie spodziewałem się więc do jakiejś rewolucji, wręcz naciupciane. Mam wrażenie, że to całkiem niedawno w tym pojeździe, który znów był dobry, nie pamiętam jak te klocki się nazywały, też nie widzę, ale 2 czy 3 filmy temu, może 4, może 5, było przecież inne takie klocki były, które właśnie okazały się bardzo dobre. Spójrzcie, jeszcze tutaj napis po polsku, więc ewidentnie jest firma z nastawieniem na polski rynek. To na pewno jest jakiś plus. Niech się tylko teraz klocek okaże dobry. Ja już przez opakowanie powoli się domyślam, że to niestety jest klasyczny Chińczyk, ale nie oceniajmy, nie oceniajmy. Coraz częściej widzę, że to niestety jest klasyczny Chińczyk, więc powoli oceniajmy jednak. Z czym tu się spotykamy? Jakość? No kurczę, mam wrażenie, że nawet tutaj ten klocek trochę wyginam. Co nie jest dobrą rekomendacją dla tego klocka, ale nie jest też źle, wiecie, nie złamał mi się jeszcze w rękach, ale mam wrażenie, że no niestety to jest klasyczny, wręcz do bólu Chińczyk. Widzicie, tu chciałem pokazać na technikowym jakby krzyżyku i obraca się tutaj, czyli takie zastosowanie jednak trochę Cobi. Liga czadowa buzia, taka do bólu, żółta, żółta, po prostu też charakterystyczna dla chińskich rozwiązań. Nogi podobnie jak w blockach tutaj wkładane w ten sposób i co ważne, ruszają się tak. To na pewno na plus. Jak widzicie, porównuję ten zestaw do wielu firm, jednakże już mi się wydaje, że niestety no żadnej z tych firm nie dorównuje. Ani oczywiście Lego, ani Cobi, ani nawet blockom. Blocki też już mają coraz lepszą tą swoją jakość. Jakość moich oczu chyba jest coraz gorsza, bo nie widzę, są ręce, są takie śmieszne te ręce. Wszystko na zawiasach kulkowych, ręce też się będą ruszać. Te postaczki można lubić, można nie lubić. No tak jak mówiłem, chociaż przytaczając tutaj blocki. Blocki na początku mi się nie podobały, z czasem mi się coraz bardziej podobają. Jednakże tutaj mamy postać, która faktycznie no kosztem ruchów musi wyglądać trochę bardziej dziwacznie. No zależy na czym wam teraz bardziej. No właśnie, zależy. Gdzie jest jeszcze ostatnia ręka? Dobra, liczę, że ona mi się dziś jest. Miałem mówić, że liczę, że mi się dziś znajdzie podczas budowania, ale znalazła się zdecydowanie wcześniej. Więc już wkładamy. Wygląda to tak, jeszcze dziś tu czapkę, ma czapkę i tutaj właściwie czapko hełm, nie wiem co to wygląda. Figurka, powiem szczerze, nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Nadruk na klacie, okej, może jakieś tragiczne nie jest, ale też nie oszukujmy się, nikt się tu nie wiadomo jak nie starałby coś zrobić. Z tyłu brak, no raczej nie wygląda to dobrze, tak jak już mówiłem, nawet do blotków można się czepiać, ale wyglądają lepiej. No ale cóż, poradzić. jeżeli chcemy być firmą, która chce być oficjalną konkurencją dla Lego czy innych klocków, musimy iść w ten swój widok, wygląd, a wiadomo, że to z każdą kolejną firmą się gdzieś powoli kończy, dlatego na razie figurkę stawiam na bok i może zajmiemy się samym zbudowaniem, chociaż ja już raczej wiem, z czym mamy tutaj do czynienia. Jeszcze by tu tego nie popełnić tego faux pas, tak jest, dwie instrukcje na dwóch różnych stronach. Ja zbuduję jednak, postanowiłem zestaw okładkowy, tak jest, zestaw okładkowy. Dajcie więc mi minutę 8, a może minutę 7 i do was wracam. No i zestaw, moi drodzy, mam już zbudowany i żeby jeszcze nie było, jeszcze bardziej się pomyliłem, bo to mam w ogóle 3-4 pojazdy nawet do zbudowania, w sensie 3 pojazdy, 3 opcje plus fragment tej jakby bazy, także też to chciałem sprostować, ale faktycznie to było tu pokazane, że on się zamienia właściwie na 3, to jest spoko, bo jakby nigdzie się tym nie chwalą, że 3 in 1, jednokrotnie Chińczyki tego 3 in 1 nie mają, a piszą z lewa i z prawa, że takie coś posiadają. Powiem wam szczerze, generalnie po zbudowaniu, no jest trochę bardziej pozytywnie niż przed samym budowaniem. Ano dlaczego? Ano dlatego, że nie dlatego, że został jeden element zapasowy, a dlatego, że gdy rozpocząłem tą recenzję i niejednokrotnie mówiłem, o typowy Chińczyk, o ja już wiem, czy mamy tu do czynienia i tak dalej, to spodziewałem się jednocześnie średniej budowy. Tymczasem chyba to była tak samo przyjemna budowa jak tamtego wtedy zestawu, tego militarnego, o którym już tu wam dzisiaj wspominałem. Budowało się to, powiem wam szczerze, jak po maśle, dosłownie. Klocuszki wchodziły mięciuśko, wchodziły miluśko, ani razu nawet nie musiałem użyć siły. Czasem wchodziły wręcz tak, że się zastanawiałem, czy to kurczę już w ogóle weszło. Jednocześnie tak samo jak raz popełniłem błąd, żeby to rozszczepić, nie było większego problemu paluchami. Jednocześnie nie jest to, wiecie, taki klocek, że nim rzucimy i się rozpada. O, teraz wam robię nawet pokazówkę. No hipek wypada, ale hipek chyba nie trzymał się zbyt mocno. Oczywiście trzymają się ciut delikatniej niż jakieś Lego i tak dalej. I też nie muszę wkładać nie wiadomo jak dużej siły, by to rozszczepić. Ale no coś za coś, tak? Mimo wszystko wolę chyba takie rozwiązanie, że wkłada się lekko, buduje się lekko, ale nie rozszczepia się od byle wiatru, trzeba minimalnie siły włożyć, więc jest spoko, niż opcję, że albo wciskamy mocno, a później nie da się tego młotkiem rozdzielić, albo w ogóle opcję, że się składa ciężko i rozpada samo na wietrze. Także tutaj mimo wszystko nie budowało się tego źle. Instrukcja w miarę mimo wszystko czytelna i pochwalić na pewno bym chciał, bo wspomniałem, użyłem inaczej na wstępie słowa wannabe, zaawansowane słowo, że chcieliby po prostu być i to kurczę faktycznie tutaj trochę czuć. No bo takie fajne rozwiązania, chociażby to, koło spójrzcie na tyle, klasyczny do bólu, że tak powiem, Chińczyk, tutaj by się o takie detale nie starał. Z jednej strony tutaj mamy koło, z drugiej strony tą rurę można było zrobić lepiej, po prostu mamy chyba do czynienia z jakąś firmą mega początkującą na naszym rynku, ale na pewno chcą, na pewno się starają. Na pewno jakość klocka nie jest, mówię, kurczę, aż tak zła, jak myślałem. Innymi słowy, oczywiście, za 9 zł znajdziecie coś lepszego, zapewne jakościowo i pomysłowo i w ogóle, jednakże nie jest to kloc, od którego się popłaczemy. Faktycznie, figurka może się podobać lub też może się nie podobać. Ogromna moim zdaniem szkoda, że nie ma tutaj dołączonej żadnej broni, bo tymczasem to jest po prostu generał, który jeździ autem. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić zabawę tą zabawką. Po prostu jest bawialna, nic się tu nie rozsypuje. Figurka no jest jaka jest, ale nam tutaj w miarę wchodzi, da się nawet chyba... Nie da się w miarę przyczepić. Faktycznie nad kołami też ubolewałem, bo mówię, no taki klasyczny chiński plastik. No tak, nie mam tu żadnego bieżnika, to jest plastik, a nie guma i tak dalej, ale spójrzcie, kołpaki zostały do nich dorobione i nawet się też tym jeździ przyjemnie. Nic tu przede wszystkim nie piszczy, a przecież sami wiecie, czasem kupując nową paczkę po prostu piszczy, że aż uszy bolą. Innymi słowy, nie jest to mistrzostwo świata, ale też nie jest to najgorsze dziadostwo świata. Od klasyczny kerfurowy zestawik, który ktoś tam pewnie kupi szukając jakiegoś taniego dodatku klockowego, nie znając się czym jest Lego, ale też ta druga osoba nie powinna się śmiertelnie obrazić za dostanie czegoś takiego, bo po prostu no nie bolą od tego ani palca, ani zęby, ani oczy. Oczywiście do Cobi czy do Lego mega daleko, ale mimo wszystko da się w jakiś sposób tym bawić. Innymi słowy, nic to nie urywa, ale takie dobre 6 plus jak najbardziej, czyli może być. Jeżeli by to było na przecenie za pół ceny, to już nawet by wchodziło w rangę 7, w rangę w miarę dobrej, ale może napiszcie mi swoje opinie, czy macie alle bloxy, czy się bawiliście, a ja na pewno będę im się przyglądał, bo oni chcą być konkurencją, chcą być alternatywą jakąś do Lego. Czy mi się uda? No to już też przyszłość pokaże. Czy mi się uda zdobyć waszego suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie? To już też, mam nadzieję, dziś zobaczę. Dzięki, że byliście. Bye!